No i zobaczmy, co tam jeszcze w pogodzie słychać, bo tutaj się robi coraz chłodniej, drodzy państwo. Trzeba będzie iść zaraz do kuchni. Pochmurno w Krakowie. W Krakowie nie ma nikogo, czyli jest jeszcze chłodniej. Z tego wynika, o, nad morzem już zaczyna wiać, już fale się zaczynają. W Turku, o, w Turku jest najładniej. Czyli, drodzy państwo, wszyscy jedziemy do Turku. Ja myślę, że jednak najładniej jest w Warszawie. Nie tylko jeśli chodzi o pogodę, ale również jeśli chodzi o kulinaria. Bo przechodzimy tutaj do kuchni tajin, czyli nasz fantastyczny... Oj, proszę, powolutku, no już się dzieje, Tak. Którym prowadziłam poranek, miałam ten zaszczyt wspaniały. Powiedział, że twoje nazwisko Kus. To tak jest od Kusi. Słyszałem. I wszystko to się zgadza, ale chciałabym, żebyś jeszcze powiedział o przyprawach, które by się znalazły. Co się tutaj znalazło? Drodzy państwo, jest taka mieszanka, która się nazywa chmieli sunieli. To jest gruzińska mieszanka, która doskonale nadaje się do tak zwanych mięs suchych, do takich mięs chudych. Jest ona, jest papryka wędzona i jest oczywiście pieprz. W tej mieszance chmieli sunieli mamy już sól, więc nie będziemy soli dodawali więcej ani trochę. Ale teraz to, co żeśmy obiecali, miało być cytrynowo i będzie cytrynowo. W związku z tym mamy dwie możliwości. Albo cytrynę weźmiemy, wydusimy, albo połowę wydusimy, skórkę odetniemy i tą cytrynkę tutaj włożymy. I to będzie o tyle piękne, że ta cytrynka, kiedy przejdzie nam i kurczaczkiem, i czosnkiem, i cebulą, będzie bardzo pyszna do tego, żeby ją po prostu zjeść. I to jest genialne połączenie, a w tażynie możemy sobie to spokojnie robić. Część zieleniny, bo dodamy w tej chwili kolendrę. Ja chciałbym, żeby świeżą kolendą, a gdzieś tutaj mam, nam ten kurczaczek przeszedł. Jak ci się, Karol Kus proponuje nam, Karol Kus proponuje nam, proszę państwa, jedzenie cytryny o poranku, tak? Tak jest. Tak to wymyśliłeś. Tak to sobie wymyśliłem, tak to sobie wymarzyłem. I teraz, państwu, o, proszę bardzo. I kolendra. Kolenderka. I to będzie się dalej jeszcze nam dusiło. Na koniec programu już w zasadzie będzie gotowe. I będziemy sobie mogli pojeść. Natomiast... To jest pewność. Tak po prostu spojrzysz w ten garnek i już wiesz, ile minut. Gdybym nie miał pewności, to nie kucharzyłbym tutaj w tym programie. Już by dawno mnie wyrzucono i najprawdopodobniej gotowałbym w zakładzie karnym, tudzież w wojsku. Albo po prostu smażył frytki na plaży. Albo smażył frytki na plaży. No w każdym bądź razie widzę to, popatrzę sobie i już wiem, że jest dobrze. Po kurczaku widać, że już jest całkiem. A ja bym chciał to państwu pokazać. Mam nadzieję, że to widać. O. Tak, to się ładnie tutaj nam robi. I czy to są wszystkie zioła, które dodajesz, czyli tylko kolendra, bo tu jest tyle tego zielonego wspaniałego? Zielonego to jest po to sporo, że my możemy... Nie tylko. Dlatego, że, drodzy państwo, my możemy sobie dozować smak. Bazą jest jakby mięso, które w danym momencie sobie czynimy. Natomiast jeżeli ty, Sylwia, lubisz bardziej bazylię, to zamiast tej kolendry dodasz bazylię. Proste. Ja zawsze proponuję w mojej kuchni, żeby państwo sami kreowali ostateczny smak według waszego upodobania. To nie jest tak, że ktoś ma narzucać komuś, a ma być tak. I dlatego tażyn jest piękny. Mówiłem ci, że siada sobie rodzinka, raz, dwa, trzy, cztery, zależy ile tam dzieciaków jest. Potem albo znajomi, przyjaciele, to się tutaj czyni i pytasz na przykład takiego najmądrzejszego gościa. Najmądrzejszego. A z czym byś tam zjadł sobie to? I sobie ziółko bierze, hec. Proszę bardzo, może być bazylika, może być pietruszka. Lubię to słowo ochyc. I zastanawiam się, czy jeśli tak proponujesz, żeby twoi goście sami sobie doprawiali to danie, to czy oni mają śmiałość? Był krzyż, widzieli państwo. Mają śmiałość, ale do tego trzeba prowokować. Gospodarz, kucharz powinien mówić do gości. To nie tam, że on sobie tam gdzieś spokryjomo coś robi i nie chce sprzedać patentu na daną potrawę. Nie, on ma mówić, on ma w zasadzie tak opowiadać, żeby oni siedząc i patrząc na to, jak to się robi, już chcieli to pożreć. No to i przede wszystkim, żeby mieli swoje zdanie na temat. Ale, drodzy państwo, ja wam muszę pokazać jeszcze. O, właśnie. Kurkowy. Tak wygląda kurkowy chleb.
I tu mamy te kureczki, które są zrobione jeszcze z, też ze świeżą zieleninką, z czosnkiem, z cebulką. I to razem z tym daje po prostu nam coś genialnego. Do tego na sałacie zrobimy taką bardzo prostą sałatkę, która będzie polegała na tym, jak że mogę ci pomóc? Mogłabyś mi pomóc, ale podejrzewam, że mamy tak mało miejsca, że ja to zrobię bardzo szybko i bardzo sprawnie. Więc taką sałatunię na szybko. I kibicuję ci bardzo. Tak, i tobie bardzo cieszy. I biorę do serca tę twoją naukę, że dobry kucharz to jest taki kucharz, który się nie obraża, jak goście doprawiają jego dania, tak, tylko wręcz przeciwnie, daje im do tego. I tylko dobrze by było, żeby ten kucharz wiedział, co robi. Bo to jest istotne. To jest... Ile razy nie wiedziałeś, co robisz w kuchni? Proszę, przyznaj nam się. Było to wiele razy, ale na tyle opowiadałem, że oni już sami zgłupieli, nie wiedzieli, co ja robię. Ja nie wiedziałem, co ja robię, ale na końcu wychodziło i tak smacznie, bo jak ma ktoś dryk do kuchni tak zwany, to ma go. Po prostu wie intuicyjnie, co potrafi i co z czym. Najważniejsza jest ta wiedza podstawowa, żeby znać się na ziołach, żeby znać się na mięsie i przede wszystkim znać się na anatomii zwierzęcia, które zjadamy, bo to nie jest tak, że będzie dobry kucharz, który dostaje na przykład tylko i wyłącznie cumberki ze sklepu i sobie je przyrządzi. Nie, nie, nie. Kucharz musi wiedzieć co, kiedy, jak wytrybować, dlaczego. Musi to poczuć i wtedy jego wiedza jest tak zwana pełna. I do tego państwa namawiam, żeby taką wiedzę posiadać. W pracy w telewizji jest takie powiedzenie, że najlepsza improwizacja to jest przygotowana improwizacja. Zdecydowanie. I wyćwiczona. I czy tak też jest w kuchni, Karolu? Oczywiście, że tak. Zawsze jest improwizacją to samo. Musisz być wirtuozem, żeby improwizować. Jeżeli nie ma, tak. I wracamy do Rubinsteina, do Chopina. Po prostu trzeba znać wszystko i mieć w małym paluszku, żeby nam to po prostu potem wychodziło. A propos twojej sałatki, to czy będzie jakiś sos? Mamy tylko sałatunkę tak, jak zrobiłem. Czyli mamy tylko i wyłącznie pomidor i tylko i wyłącznie natka pietruszki. Nic więcej, po prostu nic więcej. I sałata się na nas nie obrazi. I sałata się na nas nie obrazi, bo ja chciałem to podać na sałacie, ale jest za mało miejsca. Państwo to możecie sobie po prostu w domu w ten sposób zrobić. Ale ja nie lubię, jak jest o tyle różnych rzeczy na stole. I drodzy państwo, żeby było jasne, jak to powinno na końcu wyglądać, bo to jest istotne. To jeszcze przecież... powiedz coś o swoich pięknych talerzach malowanych. A te talerze przywiozłem z Ukrainy, dokładnie z Kołomyi. To będzie lepiej smakowało. Tak, one są z Kołomyi, drodzy państwo. I w Ukrainie w ogóle jest mnóstwo rynkodzielników, którzy potrafią takie o cuda cudeńka czynić i można je kupić naprawdę za grosze. Na jednym z festiwali, na którym grałem, wyobraźcie sobie, że kupiłem takich naczyń cały wielki karton i przywiozłem sobie do Polski i tak sobie je używam. One pięknie stroją nam na stole i pięknie to wygląda. I to lubię, jak I pięknie wygląda. Już możemy ogień wyłączyć? Nie, bo my jak skończymy to, to jeszcze sobie to podgrzejemy, bo jest coraz zimniej. I u was chyba też. I wieje coraz bardziej, ale tak, ogień nie gaśnie. Ale jak to wygląda w kamerze, panowie? Pomachajcie, chociaż to pokaż ręką. Panowie mają minę zachwyconych i głodnych. Czyli jak jest tak, to znaczy, że dobrze wygląda. No i właśnie, o, takie coś możemy podawać. A co byś podpowiadał, jeśli chodzi o napój, do takiego dania? To zależy, jeżeli robimy to tak jak my na zewnątrz i jest pogoda taka, jaka jest, to najlepiej herbatka. Oczywiście, herbatka. Zero alkoholu. Także to bym polecał. A jeżeli to jest czas taki typowo letni, upał i tak dalej, to możemy jeszcze taką jedną cytrynkę do wody. I... Mhm. Jesteśmy głodni, ale jesteśmy też głodni informacji. Bardzo prosimy, Piotrze. Sądu Wojewódzkiego Administracyjnego w Warszawie poprosił o azyl polityczny na Białorusi. Rozpętała się prawdziwa burza. Sprawa jest poważna, bo sędzia Tomasz Schmidt miał także dostęp, zajmował się sprawami niejawnymi o klauzuli tajne, w tym informacjami natowskimi.
Sędzia Tomasz Szmyt to postać bardzo dziwna, tajemnicza. W pewnym momencie pojawił się w Ministerstwie Sprawiedliwości. Opowiadał potem dużo różnych rzeczy na temat rzekomej afery hejterskiej. A teraz okazuje się, kim jest ten człowiek. Oczywiście jego motywacji nie znamy. Mam nadzieję, że odpowiednie służby państwowe zainteresują się tym przypadkiem i sprawdzą, bo bez przyczyny nie ucieka się z Polski, a już zwłaszcza na Białoruś. No cóż, w sprawie tak zwanej afery hejterskiej można powiedzieć w ten sposób. Poza jakimiś wymyślonymi screenami, kluczowymi dowodami miały być zeznania Tomasza Szmyta, Arkadiusza Cichockiego i byłej żony Tomasza Szmyta. No, kim jest Tomasz Szmyt, no to możemy się tylko domyślać w tym momencie, skoro zdecydował się uciec do Łukaszenki i wychwala go tam pod niebiosa, jednocześnie oczerniając swoją ojczyznę. Czy tak zwana afera hejterska i wejście Tomasza Szmyta do Ministerstwa Sprawiedliwości, a potem te opowieści w TVN-ie, w Sejmie, u pani posłanki Gasiuk-Pichowicz i tak dalej, to nie było wcześniej zaplanowane i czy inspiracja nie pochodzi po prostu ze wschodu? Radosław Sikorski przebywa w Stanach Zjednoczonych. Szef polskiego MSZ co prawda spotkał się z kilkoma przedstawicielami zarówno demokratów, jak i republikanów, ale jego odpowiednik, sekretarz stanu Antony Blinken, nie miał dla niego czasu. Taka sytuacja zdarzyła się już drugi raz w ciągu ostatnich kilku tygodni. Radosław Sikorski w Stanach Zjednoczonych. Na liście zrealizowanych planów wywiad dla stacji Fox News. Zastanawia jednak, dlaczego w czasie wojny na Ukrainie nie doszło do spotkania na przykład z sekretarzem stanu Antonym Blinkenem. Na tym urzędzie powinien być człowiek stateczny, spokojny, przewidywalny. Ktoś, kto nie kompromituje się różnymi tweetami, wypowiedziami. Bo to później rzutuje właśnie na te relacje. Jeszcze jako europoseł Radosław Sikorski zasłynął takimi wypowiedziami. Rosja nie jest naszym wrogiem. Putin to nie Stalin. Prezydent Putin, jeśli morduje, to detalicznie, a nie hurtowo. Był jeszcze dziękczynny tweet za rzekome wysadzenie gazociągu Nord Stream przez Amerykanów. Ten wpis wywołał entuzjazm w Rosji. Podobnie jak to spotkanie z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem, którego Sikorski zaprosił na naradę polskich ambasadorów w Warszawie. Tych zachowań prorosyjskich wtedy, kiedy poprzednio rządziła Platforma, no było co niemiara. Niektóre były wręcz zastanawiające, bo zaproszenie rosyjskiego ambasadora, żeby był wykładowcą dla polskich ambasadorów ściągniętych do naszego kraju z całego świata, żeby tego wykładu słuchali, no to jest wydarzenie w ogóle bez precedensu. Większe zainteresowanie Radosławem Sikorskim panuje w Katarze. Jeden z holenderskich dzienników opisał, że jako europoseł miał otrzymać blisko 100 tysięcy euro ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zielony Ład musi trafić do kosza, najlepiej wcześniej do niszczarki. Tego domagają się uczestnicy wspólnego protestu Solidarności Rolniczej i NSZZ Solidarność. Według organizatorów piątkowej demonstracji zapisy Zielonego Ładu doprowadzą do zniszczenia rolnictwa i ogromnych podwyżek energii. Precz z Zielonym Ładem. Pod takim hasłem 10 maja odbędzie się w stolicy demonstracja, a następnie marsz. Zgromadzeni będą protestować przeciwko unijnej polityce klimatycznej. Trzeba przewrócić rolnictwo i jego strategiczne znaczenie. Trzeba zrobić wszystko, abyśmy my jako rolnicy, nasze gospodarstwa rodzinne, których jest bardzo dużo, mogły normalnie funkcjonować i żyć z tych gospodarstw. Podczas protestu będą zbierane podpisy pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu. Protestujemy przeciwko Zielonemu Ładowi. Tam jest miejsce do pokazania tej jedności, bo jeżeli tej jedności nie zbudujemy, to po wyborach do Europarlamentu nie będzie wiosek, nie będzie do kogo przyjeżdżać na wieś, żeby te krowy obejrzeć. Manifestacja rozpocznie się o godzinie 12 na Placu Zamkowym w Warszawie. Protestujący przejdą przed przedstawicielstwo Komisji Europejskiej. Protest zakończy się przed Sejmem. I to wszystko w tym serwisie. Sylwio, Karolu, oddaję wam głos. Bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Za informacje niezwykle ważne, ale my nie będziemy gorsi. Nie będziemy gorsi, a temat, drodzy państwo, no bardzo poważny. Jest z nami ksiądz Tomasz Trzaska, a porozmawiamy o czymś, co niestety czasami w życiu niektórych dotyczy, czyli o samobójstwach w rodzinie i jak sobie z tym radzić.
Zastanawiałem się, jak przeczytałem dzisiaj z samego rana ten temat, ponieważ w mojej rodzinie jest kilku księży. Gdzie jest ta granica pomiędzy byciem duszpasterzem, a byciem psychologiem? To znaczy, kiedy kończy się spowiedź, a zaczyna się to, co jest chyba najtrudniejsze, czyli zdiagnozowanie jakby w konfesjonale tego, że ktoś, kto do nas mówi, jest w poważnych tarapatach psychicznych. Ta granica, ona jest bardzo wyraźna. Szczęść Boże. Dzień dobry. Ta granica jest bardzo wyraźna, to znaczy ksiądz nie jest psychologiem, chyba że jest psychologiem. Znaczy, natomiast z założenia nie traktujemy, powiedzmy, posługi kapłańskiej jako posługi psychologicznej. Natomiast no, naturalnie konfesjonał jest przestrzenią, gdzie może się pojawić, czy mogą się pojawić takie przesłanki, czy symptomy tego, że ktoś znajduje się w kryzysie. Konfesjonał, kierownictwo duchowe, rozmowa jakaś taka duchowa, nie, rozmowa w kancelarii, wizyta duszpasterska zwana kolędą. To są wszystko okoliczności, gdzie ksiądz może rozpoznać, że u kogoś występują symptomy kryzysu psychicznego, emocjonalnego, czy też wręcz kryzysu samobójczego. Czy księża są przygotowani na takie? No więc właśnie. I teraz po pierwsze, z pierwszą pomocą emocjonalną, bo o tym jakby mówimy w tym zakresie, tak, że ksiądz, który nie jest konsultantem kryzysowym, interwentem kryzysowym, czy psychoterapeutą, czy psychiatrą, no może udzielić, tak jak każdy z nas, pierwszej pomocy emocjonalnej, tak zwanej. Ona jest bardzo podobna do pierwszej pomocy takiej przedmedycznej. To znaczy każdy, kto jakąś tam elementarną wiedzę zyskał i ma odrobinę empatii, może udzielić pomocy, bo to jest czysto taka ludzka pomoc. I teraz wracając do konfesjonału, czy tych przestrzeni duszpasterskich, no to jest trochę tak, że jak ksiądz słucha i zechce usłyszeć, to może zauważyć pewne symptomy i wtedy tę rozmowę chociaż odrobinę przekierować na te sprawy kryzysowe i zapytać, i przynajmniej zasugerować jakieś rozwiązanie, zaprosić na przykład do rozmowy takiej spokojniejszej, już poza konfesjonałem, albo gdzieś tam, powiedzmy, przekierować do specjalistów, zachęcić do skorzystania z pomocy specjalistycznej, lub też, no, powiedzmy, poszukać takiej pomocy nagłej. I to, o czym pani redaktor powiedziała, że czasem jest tak, że trzeba komuś udzielić takiej pomocy, bo jest naprawdę ktoś w zagrożeniu życia, powiedzmy, i czy księża są przygotowani, czy księża, czy siostry zakonne są przygotowani. Z założenia nie. Jakby formacja seminaryjna. Czyli nie ma czegoś takiego, jakieś takie szkolenia wśród księży? No więc właśnie do tego zmierzam, że jakby z założenia, no, ksiądz jest kształcony do spraw duchowych, do prowadzenia duszpasterstwa. No nie może być specjalistą od wszystkich dziedzin. I oczywiście w ramach formacji seminaryjnej są elementy psychologii, są normalnie wykłady, egzaminy z psychologii. W wielu seminariach pojawiają się też takie z takiej właśnie pierwszej pomocy emocjonalnej zajęcia. Natomiast od kilku lat udało nam się uruchomić taki program szkoleń dla duchownych w Polsce. Sam takich szkoleń przeprowadziłem pewnie już z kilkadziesiąt. Pytanie, ile było odbiorców? No więc właśnie, no, próbowaliśmy ostatnio to policzyć. Około 1500 księży i sióstr zakonnych już do tej pory udało nam się przeszkolić. Dużo i mało, prawda? Dużo i mało, to znaczy w Polsce mamy kilkadziesiąt tysięcy duchownych, natomiast ja sam prowadziłem szkolenia w kilku, no myślę, że około 10 diecezjach. Spotykałem się z księżmi, tam jest po 150, po 200, po 300 księży. Prowadzę też takie szkolenia online. I to są rzeczy, w których księże chętnie uczestniczą i notują, i nawet biskupi, którzy uczestniczą w tych spotkaniach, mówią, że księdza dawno nie było tak, żeby księże nie dość, że nie rozmawiali między sobą, to jeszcze notowali, prawda? A jak prowadzę dla nauczycieli, czy tam dla policjantów czasem takie szkolenia, no to jest podobnie. Też ich przełożeni mówią, dawno tak nie było, żeby była taka cisza i żeby notowali. No, bo to są tematy, z którymi każdy z nas się może spotkać i my chcemy jakoś taką wiedzę zyskać. Więc ja jestem optymistą w tych sprawach. Uważam, że udało nam się do tej pory już bardzo dużo zrobić, czy w ramach takiego programu Życie Warte Jest Rozmowy, czy w ramach działalności Biura do Spraw Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, to w tych dwóch takich dziedzinach tutaj, w tych dwóch obszarach się poruszam. Tylko czy księża w mniejszych parafiach o tym wiedzą?
Myślę, że coraz więcej. Tak jak powiedziałem, jestem optymistą w tych sprawach. To znaczy bardzo dużo media w tej chwili, chociażby ta moja wizyta dzisiaj u państwa, tak, w tym umiarkowanie ciepłym poranku dzisiaj jest tego dowodem. Serce gorące. Serce gorące, tak, tak. I tematy ważne. To jest tak, że media też mówią sporo o tym, że duchowni chcą się kształcić. I ja będę tutaj zawsze bronił w tym obszarze Kościoła z... jak Kościół zareagował, bo Kościół zareagował niezwykle szybko. Owszem, nie było łatwo przebić się. Ja wiem, że to ileś lat temu próbowałem z biskupami rozmawiać z przełożonymi zakonnymi, że może by takie szkolenia, że chętnie poprowadzę, czy mamy zespół ludzi, mamy zespół specjalistów, możemy przyjechać na krótkie szkolenie, na długie. Był mały opór, bo wszyscy się trochę tego tematu boimy. Natomiast jak już to ruszyło, no to rzeczywiście to w tej chwili chcę powiedzieć, że duchowni jako grupa w cudzysłowie zawodowa bardzo szybko odpowiedziała i tych zaproszeń jest naprawdę sporo. No, z czego osobiście jako ksiądz jestem dumny, że Kościół po raz kolejny szybko odpowiedział na nową potrzebę. A czy ksiądz w swojej praktyce miał przyjemność pomóc tego typu przypadkom, tego typu ludziom? Ja spotykam się z osobami i z osobami w kryzysach i z rodzinami, które się borykają ze stratą samobójczą. Spotykam się z osobami w kryzysach. To jest ten najtrudniejszy odcinek tej mojej posługi. Ja nie prowadzę praktyki takiej psychoterapeutycznej. Ja nie jestem psychoterapeutą, jestem konsultantem kryzysowym, suicydologiem, ale więc jakby jestem trochę na tej pierwszej linii często kontaktu i potem staram się przekierować do specjalistów, ale też chcę powiedzieć, że w ramach programu Życie Warte jest rozmowy, a wiem, że kilka tygodni temu tutaj nasza koleżanka Halszka Witkowska, która ten projekt wymyśliła, tak, też u państwa była i opowiadała na pewno też o tym, o takich konsultacjach, gdzie w ramach tego projektu Życie Warte jest rozmowy prowadzimy konsultacje bezpłatne dla rodziców, dla księży, dla szkół i dla osób w żałobie, że do nas można się zgłosić i do otrzymać jakieś wsparcie. Jest taka strona zwjot.pl, Życie Warte jest rozmowy, to jak się wpisze, to od razu się to znajdzie. I tam jest nie tylko ogromna baza wiedzy, taka baza offline, nie wymagająca kontaktu ze specjalistą, ale też są konsultacje, w tym konsultacje dla rodziców, których dzieci przeżywają trudności, dla szkół, dla osób w żałobie i rzecz, którą akurat ja tam koordynuję, czyli dla duchownych, to znaczy jeżeli ksiądz albo siostra zakonna w swojej praktyce spotyka się z takim przypadkiem osoby w kryzysie i jak w ramach tej posługi duszpasterskiej no potrzebuje takiego wsparcia, takiej superwizji, tak, trochę takiej asysty, to może się zgłosić, to zgłoszenie trafia do mnie, czy ja to podejmuję, czy ktoś z moich kolegów specjalistów i jakby pomagamy. Nie przejmujemy tego przypadku, ale pomagamy tej osobie, temu księdzu czy siostrze zakonnej towarzyszyć i wskazać odpowiednie kierunki pomocy, a też no, siłą rzeczy jakoś tak podprogowo trochę w ramach tych konsultacji sugerujemy, że jeżeli ksiądz albo siostra też ma trudniejszy moment w życiu, to zapraszamy do kontaktu, też chętnie pomożemy wtedy. Bo trzeba też zadbać o siebie, tak? No, bez wątpienia. Bez wątpienia, zwłaszcza, że duchowni mają też swoje obciążenia takie związane z, powtórzę, ten zwrot, który dziwnie brzmi odnośnie duchownych, zawodowe, ale ze sposobem życia. Często podaję na szkoleniach dla księży taki przykład. Proszę księży, mówię, my nie możemy się wstydzić tego, że na przykład, nie wiem, odczuwamy samotność, prawda? Albo my nie możemy się krępować tym, że nasze życie jest takie, że jak państwo redaktorzy pójdziecie do sklepu, to wam nikt do koszyka nie zagląda. A jak ksiądz, tak, idzie do sklepu, to tam ktoś zajrzy i powie, a to ksiądz też keczupu używa, tak? Jakby. I nam nawet się do koszyków zagląda. Oczywiście to jest takie... że tylko skadzideł, chyba to nie, jeszcze keczup. Nie, właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. On pan redaktor gotuje, więc wie, o co chodzi. Natomiast jakby to jest pluszowe męczeństwo. To nie jest jakiś wielki ciężar, prawda? To nie jest tak, że my, to jest wielkie obciążenie, no, ale jest ale... cały czas praca na świeczniku i w roli, powiedzmy. I ja to często księżom powtarzam, że to też musimy zrozumieć, że to jest jakaś forma obciążenia, miękkiego, pluszowego, ale obciążenia. Ale każdy terapeuta też powinien być w terapii, więc tak, księża taką tak, pracę tak, dokładnie. I mieć superwizję, i mieć kogoś, z kim będzie mógł współpracować w tych sprawach. Czyli Życie Warte jest te rozmowy, zachęcamy naszych widzów, ale też zachęcamy duchowieństwo i biskupów. Biskupów, tak. Zapraszam. Tym bardziej, że ksiądz Tomasz z tego, co słyszę, potrafi pomóc i przekonać. Bardzo dziękuję. Dziękujemy ślicznie za wizytę. Przekonywał Michał Rachoń. Księdzu bardzo dziękujemy. Michał Rachoń, i on z kolei gdzieś jedzie.
Tamten nasz kolega uciekał, ten gdzieś jedzie, a drodzy państwo, jutro widzimy się o 6:05 i zapraszamy, bo wstajemy wspólnie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.